i zobaczcie, kto mnie dzisiaj odwiedził i kto mi towarzyszy. Synuś! W jakich ładnych wodach, cześć wszystkim. No, na Dzień Ojca, taka odmiana właśnie. Choć nie będzie się to pokrywało z dalszą częścią odcinka, ale dogrywamy taki począteczek, bo akurat wziąłem żonkę i małego na pole. Przyjechałem jeszcze przed nagonieniem krów trochę dokosić. Ale synuś, widzę coś nie w humorze. Chętnie by już sobie żdżemnął, a tu nie ma gdzie. To jest dobra usypianka dla każdego dziecka chyba. No, na tych dziurach to na pewno go wytrzepię, że mu się chyba odechce jeżdżenie ciągnikiem. No, ale wam mówiłem, że kiedyś ich wezmę do maszyny i będą ze mną jeździć. Choć to takie pierwsze dni dopiero. Myślę, że tak jak będziemy sobie coś w polu może uprawiać, to będzie bardziej wygodnie. No, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Nie obiecuję, ale tatuś oczywiście dumny, że baluszek jeździ w ciągniku. Hej, Ignac, powiedz siemano wszystkim. O, co tak patrzysz? Nie, on już no. By najchętniej się przytulił. Młody już by poszedł spać, także ja się z wami żegnam i zapraszam was na dalszą część odcinka. Dzisiaj tak sobie pomyślałem, że trochę graliśmy pod muzyczkę, ale zadajecie dość często i dość istotne pytanie, na które już odpowiadałem rok temu. Mówiłem o tym ja, mówił o tym też Łukasz nawet w tym roku, ale mimo to pojawiają się komentarze, dlatego postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku taka leciutka pogadanka i nieco wam wytłumaczę i odpowiem na pytania, które właśnie zadajecie. A więc tak, moi drodzy, pytań jest tak naprawdę dużo pod komentarzami. Ja na część jestem w stanie odpisać, na część najzwyczajniej w świecie nie mogę, nie mam czasu. No i nie mam też po prostu kiedy, dlatego tak może sporadycznie te moje odpowiedzi się pojawiają. Dlatego pomyślałem, że dzisiaj odcinek poświęcę właśnie ku odpowiedziom na pytania. No i zobaczcie, to, że ja koszę już wiecie, to, że idzie od razu robienie pałków, też już wiecie, i to, że Łukasz robi baloty od razu po skoszonym, też już wiecie. No i pytanie, odpowiedź na pytanie pierwsze, czy nie boimy się, że będzie to zazielone i tak naprawdę w tym balot w środku szczarnieje i generalnie lipa z niego będzie. Więc powiem wam szczerze i krótko odpowiadając na to pytanie, że nie boimy się tego z racji tego, że tak naprawdę mamy już 23 dzień czerwca, więc to już jest naprawdę bardzo późno. Niektórzy piszą, że już zaczynają tak naprawdę drugi pokos, że kto to widział, że co my kosimy za dziadostwo. Więc a propos temu dziadostwu, jest tej zielonej masy, ale tak naprawdę trawa jest już wykłoszona, więc nie ma tutaj obawy, że to jest taka prawdziwa zielona masa, która może faktycznie szczarnieć, no bo to no jest to ryzyko zawsze. Więc o to się tutaj nie boimy, nie ma z tym żadnego problemu i myślę, że jest ok. Otwieramy już na świeżo karmione te baloty, które idą od razu do obory. Powiem wam szczerze, nic złego się nie dzieje, więc nie ma z tym żadnego problemu. Teraz pytanie, które w zasadzie będzie nurtowało wszystkich i nadal nurtuje i może nad nim się najbardziej skupię, bo w zasadzie dzisiaj chciałem temu poświęcić odcinek. Wiele z was pyta, dlaczego jednak baloty, dlaczego tak to wygląda, przecież wszyscy robią pryzmę i co my w ogóle robimy za głupotę, robiąc tyle, taką ilość balotów. Powiem wam tak, po pierwsze, dlatego dlaczego nie robimy pryzmy? I tu nie powiem, że my nigdy pryzmy nie robiliśmy, bo też to mówiłem rok temu, że pryzma jeszcze w latach 90., w latach 80. i na początku lat 2000. Ja jeszcze byłem gówniarzem, więc tak naprawdę przy tej pryzmie gówno wielkie robiłem, ale pamiętam, jak to wyglądało, więc tą pryzmę też się robiło. Był specjalny zrobiony kanał przez DETA, więc tej pryzmy naprawdę troszeczkę tej kiszonki się robiło. Kosiło się i orkanem, potem była sieczkarnia forsznita, więc zbierało się naprawdę różnego typu zielonkę, nawet któregoś razu nam rzepak po prostu nie wyszedł i rzepak też został wciachany sieczkarnią w pryzmę. No taka była sytuacja, więc to też nie jest tak, że my nigdy nie mieliśmy do czynienia z pryzmą i generalnie boimy się jej jak ognia. Po prostu z niej zeszliśmy. Zeszliśmy z niej dlatego, że wówczas pojawiła się moda, to był bodajże rok 2005,
jak dobrze pamiętam. Więc wchodziła ta moda taka na robienie palotów. To było zbawienie, to była super technologia. Czego chcieć wówczas wcześniej, bo w zasadzie szybko szło. Ludzie już przez nie chciało się nikomu dźwigać tych snopków ścianem, więc co? Róbmy paloty. Więc zakupiliśmy pierwszą prasę. Pierwsza prasa to była Sigma Parma 2, czyli już ten model taki bardziej zaawansowany, bo miał aparat do siatki. Ale jednak praca tą Sigmą długo nie trwała. Potem zmieniliśmy właśnie na tą pasówkę John Deere'a, która w zasadzie jest do dzisiaj. Na lekkim urlopie na razie, ale wróci do siana i do słomy, ale mniejsza z tym. Więc weszliśmy w technologię robienia balotów. Jak już zaczęliśmy robić te baloty, sieczkarnia forcznita stała, ja wiem, z 6-7 lat praktycznie nieużywana, nieodpalana, więc szkoda nam jej było. Pojawił się kupiec, kupił, pojechała gdzieś w rejon Stargardu, nie wiem czy tam jest jeszcze do dzisiaj, czy już poszła na żyletki, nie mam pojęcia. W każdym razie sprzedaliśmy ją i w zasadzie weszliśmy w tą technologię balotów. Teraz od kilku lat nagle pojawiła się znów moda na pryzm. Wszyscy kupujcie przyczepy do zbioru, przyczepa wam wystarczy, bo wszyscy tak kupują i jest lepiej. Powiem wam, że jeżeli patrząc na to z perspektywy naszego gospodarstwa, to tak naprawdę nie jest lepiej, bo na przykład na tej działce, która jest tutaj, ona jest oddalona, no może nie dużo, bo 10 km, ale żeby dojechać do niej, trzeba pokonać szmat drogi drogą polną, więc to już na samym starcie wyklucza jazdę przyczepą samozbierającą. Gdybym ja miał z tych 20 hektarów zwozić tą masę teraz na gospodarstwo, tam ją jeszcze ubijać, powiem wam szczerze, więcej czasu by mi to pochłonęło i paliwa niż to wszystko warte, ale nie tylko to jest tym aspektem, no bo tej przyczepy samozbierającej się praktycznie nie ma, więc może gdybyśmy ją mieli, może podejście byłoby inne, ale dzisiaj wydawać pieniądze na przyczepę, to powiem wam szczerze, no byłaby chyba głupota, bo kupiliśmy prasowijarkę, więc no można było się zastanowić, no ale dobra, pal 6, jest prasowijarka, weszliśmy dalej w tą technologię, więc to kontynuujemy. Więc najważniejszym takim aspektem jest po prostu ta odległość tych działek na gospodarstwo. Ja sobie nie wyobrażam robienia pryzmy na każdej działce, która ma tam po 20, po 30 hektarów. I na każdej z tych działek rób pryzmę i się z nią pierdziel. A wierzcie mi, że już mnie to wkurza, kiedy robimy kukurydzę w polach, bo wyciąganie tej kukurydzy potem graniczy z cudem. No dobra, można było kupić jakiś tam wybierak do kukurydzy i temat byłby w zasadzie załatwiony, nie byłoby żadnego problemu. Ale tak między Bogiem a prawdą mówiąc, to po prostu nie widzę tej pryzmy, do tego jest jeszcze dzika zwierzyna, która to wszystko niszczy, więc szlak by mnie trafił, a dzisiaj robiąc pryzmę na gospodarstwie, no to najlepiej byłoby mieć silos. Silos to też nie jest mała inwestycja, więc jeżeli to wszystko zliczymy teraz do kupy, przebranżowimy się, bo nagle padła moda, robimy wszyscy pryzmę, no wyszłoby nas to drożej i powiem wam szczerze, nie opłacałoby się dalej trzymania tej produkcji zwierzęcej. Oczywiście możecie się ze mną nie zgadzać, możecie mówić, że gadam głupoty, że realia są inne, wyliczycie i widzicie to inaczej. Okej, ja się z tym zgodzę, każdy ma prawo mieć swoje zdania i ja tego oczywiście w żadnym stopniu nie podważam, dlatego też pozwólcie, że zdanie w tym temacie też będę miał i po prostu usiedliśmy. Te baloty. Baloty są o tyle korzystniejsze dla nas, że możemy je gromadzić też i na niektórych polach. I to nie wymaga dużego wysiłku, bo jak wiecie z vlogów, idzie to w miarę szybko. Jeden ładuje, dwóch wozi, trzeci, czwarty rozładowuje, więc generalnie w przeciągu jednego dnia jesteśmy w stanie, tak jak wczoraj, zwieźć 400 balotów i to w zasadzie nas nie boli. Fakt faktem męczy, to już pod koniec dnia człowiek widzi, ile tych balotów jeszcze zostało. To szlak jasny trafia, ale mimo to ma się jeszcze siła, ma się determinację, więc nie ma sobie żadnego problemu, żeby to zwozić. No i co więcej, baloty mogę sobie zwieść, mogę je zostawić na polu, przyjdzie okres jesienny, kiedy te baloty będą potrzebne w oborze, wtedy mamy na to czas, żeby te baloty sobie spokojnie przywozić na bieżąco, nie wszystkie od razu z pryzmy, nic ich tu nie boli, nic się nie dzieje, więc to jest kolejnym takim pozytywnym elementem, jeżeli chodzi o ten typ zbioru. Także myślę, że wytłumaczyłem przynajmniej to pytanie i te pytania kolejne nie będą się już znowu powielały i powtarzały. Jeżeli ktoś je zada, to odsyłam do tego vlogu. Załatwmy ten temat, dlaczego baloty, a nie pryzma w naszym gospodarstwie raz na zawsze. No i tak, mały przerywnik. Widzicie, Tomek dzisiaj do zgrabiarki podczepił sobie 63-30. Chyba nawet ten ciągnik jeszcze ze zgrabiarką nie miał przyjemności jeździć.
ale powiem wam szczerze, nawet ładnie się prezentuje bez tura. Bez grabiareczka. Kolejne, słuchajcie, pytanko, bo też pytacie, z transmisji te pytanie chyba wziąłem sobie, tak w głowie mi po prostu utkwiło, dlaczego jeżdżę z koszarkami tak wolno? Czy jeżdżę wolno, to nie wiem, bo jeżdżę mniej więcej w przedziale od 9 do 12 km na godzinę, w zależności czy mam równe pole, czy są dziury, czy nie ma studzienek i tak dalej, i tak dalej. Na obrzeżach wiadomo, jeżdżę zawsze wolniej, bo nigdy nie wiem, co dobry sąsiad mógł sobie z miedzy wyrzucić. A wierzcie mi, tacy są w naszej okolicy, że jak tylko widzą, że Buchajczyk kosi, to kurwa tych kamieni tam nawalą specjalnie, bo niech sobie sprzęt rozwali. Tak, tacy są rolnicy u nas. Nie wiem, jak jest w innych po prostu rejonach Polski, ale wierzcie mi, takie dziadostwo, za przeproszeniem oczywiście, nie urażając nikogo, występuje tutaj w naszej okolicy. I to powiem wam więcej, rolnik, który idzie kłaniać i się podaje rękę i tak coś robi wam na polu. Ale mniejsza z tym, dlaczego jeżdżę tak wolno? Jeżdżę na tyle wolno, bo czasami pojawiają się dziury. To jest raz. Dwa, moja prędkość, nawet jak jeżdżę tak wolno, jakby twierdzicie, jest i tak o wiele szybsza niż to, gdyby Łukasz mógł presować. No jednak on ma tą zieloną masę, więc no tutaj presa z nożami wszystkimi, od razu nadmienię, że wszystkie noże mam włączone, ma naprawdę co robić, więc nie ma co tutaj mu się dziwić, że ta prędkość jest troszeczkę wolniejsza. Dlatego jeżdżę wolniej, z racji tego, żeby nie nakosić zbyt dużo i ta trawa za szybko po prostu nie przesychała i jeszcze w miarę taka zielona została zebrana, więc to jest taki jeden kolejny aspekt. No i te dziury, tych dziur po dzikach jest naprawdę bardzo wiele i żeby ten dzik sobie jeszcze poszedł, coś tam wyrył, a on wam wypieprzy taką dziurę i czasami jak kołem się w to wpadnie, to powiem wam szczerze, zęby można normalnie stracić, więc no jest to taki element, który denerwuje, mimo że to są łąki siane, ale jednak z dziką zwierzyną po prostu wygrać się nie da, więc ta prędkość wynika z tych dwóch takich decyzji. Słuchajcie, kolejny temat, który tak naprawdę większość z oglądających drażni. I to są osoby, które generalnie gdzieś tam doszły na przestrzeni tego roku, bo to nie bez mała 25 tysięcy subskrybentów dotarło przez cały rok. 15 tysięcy subskrybentów, bo pamiętam w tamtym roku wstawiałem post z 10 tysiącami. Ale do czego zmierzam? Niektórych to drażni, że jak to jest możliwe, że my kusimy takie, za przeproszeniem, gówno, dziadostwo, że to się nie nadaje, mleka z tego nie będzie i tak dalej, i tak dalej. No temat, który generalnie nie potrzeba wyjaśnić tak naprawdę, bo wielokrotnie tłumaczyliśmy, że to są łąki rolno-środowiskowe, nie są to nasze łąki, my je kosimy po innych rolnikach, którzy weszli w te programy. Wobec tego nie mamy żadnego wpływu na czas tego koszenia, bo czas, możliwość koszenia jest od 15 czerwca i ani dnia wcześniej. Dlatego z racji, że są to łąki rolno-środowiskowe, więc stosowanie tutaj azotu czy innych nawozów też nie jest jakoś tak mocno naciągane, bo nie można zastosować tu więcej jak 60 kg czystego składnika na hektar. A druga sprawa to jest taka, że no my tak naprawdę tego, w tamtym roku trochę tego azotu podsypaliśmy, była susza, nic z tego praktycznie nie wyszło, więc jakoś tak się zraziliśmy do tego, ale w tym roku, o dziwo, na tych łąkach, gdzie na przykład azot nie był dawany, woda zrobiła swoje, bo jednak tych opadów gdzieś tam w maju było trochę więcej i na początku czerwca, więc można powiedzieć, że wyszło dość sporo kończyny i między Bogiem a prawdą aż tak tragicznie na tych polach nie jest, więc czy mleka z tego nie będzie? Powiem wam szczerze, że to jest pytanie, które, nie wiem, wedle mnie nie powinno w zasadzie paść, bo głupie pytanie i głupia odpowiedź, można by było w tym momencie powiedzieć. Bo my tak naprawdę specjalnych wydajności od krów no nie wyciągamy. Ona jest na poziomie 6, może 7 tysięcy litrów, może i nawet 5, żeby nie było, że tutaj jakoś zawyżam to wszystko czy coś. Czyli tak naprawdę nic tym krowom specjalnie nie dorzucamy, żeby one tego mleka produkowały nie wiadomo jak ile. Wobec tego nie ponosimy dodatkowych kosztów w postaci pasz treściwych, bo niektórzy, żeby osiągnąć te 10 tysięcy czy 12, no wiem, bo to co się pisze na internecie to jest jedno, a to co mówią inni rolnicy, którzy się tym zajmują, to jest po prostu druga sprawa, ale ja nie będę tego poruszał, bo ile jest osób, tyle będzie różnych komentarzy, więc to jest bez sensu wywoływać jakąkolwiek burzę. Więc tak naprawdę
to, co krowy zjedzą z tych płoch. Można powiedzieć nawet, już abstrahując, że mamy ekologiczne mleko, no bo generalnie jest bez żadnej, totalnie żadnej chemii, więc myślę, że jest to na tyle zdrowe. Oczywiście nikt nam za to nie płaci, bo musielibyśmy porobić certyfikaty i tak dalej, a to powiem wam szczerze, gorsza droga przez mękę niż to wszystko warte, więc tak naprawdę to, co uda nam się zebrać i co krowy sobie zjedzą z tych pseudo-ekologiczno-dziadowskich łąk, no i tak coś tego mleka jest, więc tak naprawdę każdy litr, która ta krowa wyprodukuje, gdzieś tam góruje na zysk, bo między Bogiem a prawdą specjalnych kosztów produkcji tego nie mamy, poza folią, poza paliwem, poza poświęconym czasem i prądem, jeżeli chodzi na przykład o dój samych krów, ale nie mamy kosztów, specjalnych kosztów weterynaryjnych, bo nic się z tymi krowami nie dzieje, nie mamy kosztów związanych z żywieniowcem, no bo generalnie nie ustalamy żadnych dawek, więc krowy sobie jedzą tak naprawdę to co chcą, więc myślę, że to w złym kierunku, aż tak w złym kierunku po prostu nie idzie, jak to co niektórzy zauważyli. I tak jak jeden z komentujących wspomniał, po co my mamy na przykład poświęcać 30-hektarową działkę po to, żeby sobie posiać lepszej jakości trawę, czy kończynę, czy lucernę, bo oczywiście to jest do zrobienia, tak kiedyś ojciec robił, kiedy nie miał takich gruntów jak tu, że mógł sobie przyjechać, skosić i go więcej nic nie obchodziło. A więc jeżeli byśmy poświęcili taką działkę, to powiedzmy te 30 hektarów, które rzekomo mogłoby nam wystarczyć na utrzymanie całego stada, ale na tych 30 hektarach ja wolę sobie posiać rzepak i z tego rzepaku mieć około 200-250 tysięcy czystego zysku i generalnie to mi pozwoli na spłatę dalszych kredytów i tak dalej, więc myślę, że to nie jest jakimś złym kierunkiem, a wiele osób po prostu nie potrafi tego zrozumieć, nie wiem, zatnie się, bo kurde, jest taki nawał, wszyscy robią tak, a wy robicie inaczej, jak to możliwe, to się nie opłaca, jesteście debilami i tak dalej, i tak dalej. Ja nikogo nie obrażam, więc wy mnie też nie obrażajcie, ja tylko pokazuję tak, jak to u nas na przykład wygląda. Kto chce sobie z tego skorzystać, prowadzić jakieś podobne rzeczy, może to zrobić, ja nikogo nie neguję, ale nie musicie od razu krytykować, bo dla mnie taka krytyka dla krytyki to jest tylko, nie wiem, pokazanie, bo ja jestem mocniejszy, bo mam, nie wiem, już nawet sam nie wiem, jak to w ogóle w tym momencie tutaj nazwać, więc to tak ku odpowiedzi na kolejne pytanie, które cały czas się gdzieś tam pojawia i wiele osób znów nie może pewnych rzeczy, no po prostu zrozumieć. No i tak też, słuchajcie, wiele osób też pyta, dlaczego my nie inwestujemy w tą branżę mleczną, skoro ją ciągniemy, bo przecież można było zmodernizować oborę, wóz paszowy i tak dalej, oczywiście pytania z roku poprzedniego. Powiem wam tak, ja tego specjalnie nie widzę, nie wiem, w jakim to kierunku dalej będzie szło, jeżeli chodzi o produkcję mleka, być może za kilka lat się okaże, że z mleka jednak zrezygnujemy, bo to, co idzie w tym kierunku, czyli po pierwsze cena mleka, po drugie cena wołowiny, choć jeszcze na wołowinę bym specjalnie nie narzekał, bo no to się zje. Mimo wszystko ludzie jednak mięsa nie zostawią i będą chcieli za wszelką cenę gdzieś tego mięcha trochę spróbować i choćby jaki nie wiadomo dziad i eko, świr pieprzył, że jesteśmy w stanie żyć bez mięsa, uwierzcie mi, tak na pewno nie będzie i póki ja jestem rolnikiem, póki inni są, na pewno będziemy o to walczyć, żeby jakieś tam byle dziadostwo nie rządziło nam po prostu czymś, co nie nakładało jakichś swoich głupich poglądów, głupich pomysłów, które nagle się pojawiły w głowie i zaburzyły coś, co generalnie jest od bardzo wielu lat, od wielu pokoleń, od wielu wieków i w zasadzie tyle w temacie, więc nie wiem, jak to będzie właśnie dalej z tą branżą mleczną, dlatego też specjalnie nie inwestujemy w oborę, nie inwestujemy tutaj w żadne środki, jeżeli chodzi o produkcję mleka, no bo tego akurat jestem najmniej pewny i na razie boję się robić jakiekolwiek inwestycje, no bo dość mała postawienia porządnej obory z całą infrastrukturą to jest ponad bańka i to lekko. Póki co tych kredytów ma się na głowie, bo dość sporo inwestowaliśmy pod kątem produkcji roślinnej i na razie musimy wszystko zrobić tak, żeby ta produkcja roślinna była cały czas rentowna i te maszyny mogły spokojnie się spłacać. A jeżeli już to nam z głowy zejdzie, no to niewykluczone, że tam może za w jakimś niedługim, może dalszym, nie wiem, nie wiadomo jak to będzie okresie, pokwapimy się na zbudowanie po prostu nowej obory, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Jak nie na mleczne, to chociaż na mięsne, żeby
trochę bardziej iść w tym kierunku, więc wszystko czas nam po prostu pokaże. Nie wykluczam tego, broń Boże. A te na razie maszyny zielonkarskie, które po prostu udało się kupić, a one zostały kupione no dzięki programom, bo nie da się ukryć, ja skorzystałem z Natury 2000, Łukasz skorzystał też z Natury, więc na bazie tego, żeśmy po prostu poczynili te inwestycje tylko dlatego, żeby troszeczkę sobie tą jakość pracy polepszyć, żeby ten czas w miarę możliwości skrócić. No i jeżeli już faktycznie kosimy tak późno te łąki środowiskowe, żeby tych dni, które uciekają w tym słońcu, no też było po prostu jak najmniej, więc może to nie jest inwestycja stricte pod to, że tak miało być, ale na razie jest pod to, żeby sobie deko, chociaż te warunki jako tako w miarę możliwości polepszyć i uważam, że są polepszone, bo nie narzekam, tak jak co niektórzy piszą, że co ty masz za ciężką pracę, bo jakbyś porobił 60 w tym słońcu, to byś też tak miał. A co ja ci bronię, człowieku, inwestować, kupić maszyny, brać kredyt, złożyć wniosek do ARMIR-u? No nikomu nie bronię, każdy ma takie same możliwości, szanse, ma ten sam rozum, ten sam łeb, więc dlaczego nie można z tego skorzystać? I ja nie wiem, nie rozumiem takich ludzi, którzy, nie wiem, czy zazdrość przez takie osoby po prostu przemawia, czy co jest do cholery jasnej, bo czasami się na to patrzeć nie chce. Ja czasami nawet się cieszę, kurde, sąsiad se kupi jakąś tam nową maszynę, czy nowy ciągnik nawet, no to fajnie, cholera, tylko się słuchajcie cieszyć, że jakieś inwestycje są po prostu w tym kierunku poczynione, gospodarstwa się rozwijają i po prostu jakoś zostawmy dobry wizerunek po tych gospodarstwach, żeby to wyglądało, a nie jak jakiś dziad upieprzony w gnoju, w gumowcach, słuchajcie, bo on jest życiem zmęczony, bo on 60 musi zapierdzielać. A myślicie, że u nas kiedyś było inaczej? Że od razu się nowe maszyny pojawiły? Też był Zetor, też był Ciapek, też była wujka 60, potem już oczywiście trochę lepsza technologia, pojawiły się MTZ-y, ale niestety czas poszedł do góry, są możliwości, pojawiły się jakieś tam środki, więc dlaczego by po prostu nie inwestować i sobie tego dobrobytu w jakimś tam stopniu nie polepszać, więc nie wiem jakiego wyznania jesteście, ale jak ja po prostu czytam, no nie tylko u mnie, ale też u innych youtuberach, komentarze, no to po prostu szlak mnie trafia, bo kurde, taka zazdrość jak przez nas rolników po prostu przemawia, to się generalnie w głowie nie mieści. Naprawdę, już zdenerwowałem się, kurde, na sam koniec odcinka. No i tak na koniec wam jeszcze powiem, bo tak w zasadzie ruszyłem jeden temat tych wszystkich ekoświrów, bo to nas naprawdę dość mocno dotyczy. Jak czytam te facebookowe profile i te ich wpisy, to mnie powiem szczerze, no krew jasna zalewa, bo to co się dzieje w głowach tych ludzi, to jest rzecz po prostu niepojęta, dla mnie bardzo ciężka do zrozumienia i powiem wam, że jeżeli będzie to dalej szło w tym kierunku i oni będą mieli swoich sprzymierzeńców, nie tylko mówię u nas w kraju, ale to już jest temat globalny i to nawet jeżeli się mówi o Unii Europejskiej, jeżeli tych ekozielonych świrów będzie naprawdę coraz więcej i będą oni wspierali, to powiem wam szczerze, że jako hodowcy możemy mieć naprawdę gruby problem i to wiecie, dzisiaj się wszyscy z tego śmieją, wszyscy mówią, że a co ty, daj spokój, nie komentuj, ich jest garstka i w zasadzie to jest tylko urojenie niektórych osób. Okej, możecie sobie tłumaczyć, że to jest tylko urojenie, ale dla mnie to urojenie może naprawdę przerodzić się w coś bardzo brutalnego, jeżeli chodzi o nas rolników, no i niestety trzeba brać po prostu na to poprawkę. No bo możemy skończyć źle i za 5 lat nam ktoś powie, likwidujcie hodowlę, bo nie może tak być. Więc bierzcie też to pod uwagę, bierzcie pod uwagę też przy inwestycjach, co się może po prostu wydarzyć. No i żeby nikt tych takich decyzji pochopnych no po prostu nie popełniał, bo to potem się gdzieś słyszy. A, kupiłeś nowy sprzęt, komornik będzie się z tego cieszył. No, jeżeli dobrze gospodarujesz i dobrze kombinujesz, żeby tych kosztów nie było zbyt wiele, a przynosiło to zysk, to wierzcie mi, nawet komornik może pocałować was po prostu w dupę, za przeproszeniem. Więc taka ostatnia teza na koniec dzisiejszego odcinka. Myślę, że to co miałem powiedzieć, to powiedziałem. I kolejne pytania w tych zakresach już pojawiać się nie będą. Także trzymajcie się i na razie.